Odległość między płaszczyzną o równaniu ax minus 2y plus z równy d, a płaszczyzną zawierającą proste, i tu mamy równania tych prostych, wynosi pierwiastek z 6. Oblicz moduł d, czyli tutaj prawą moduł prawej strony w tym równaniu płaszczyzny. No więc spróbujmy zrozumieć, o co tu chodzi. Więc tak, mamy dwie płaszczyzny, o których wiemy, że odległość między nimi wynosi pierwiastek z 6. To znaczy, że te płaszczyzny muszą być równoległe, prawda? Bo płaszczyzny w przestrzeni, różne płaszczyzny mogą być albo równoległe, albo się przecinać. No jeżeli się przecinają, to odległość jest 0. A jeżeli jest między nimi niezerowa odległość, to znaczy, że te płaszczyzny są równoległe. Czyli mamy, powiedzmy, jedną płaszczyznę, która jest opisana tym naszym równaniem, czyli ax minus 2y plus z równe d. I mamy płaszczyznę do niej równoległą, powiedzmy gdzieś wyżej, tak, równoległą do niej płaszczyznę, no, która zawiera dwie proste, tak, czyli mamy jedną prostą. No właśnie, teraz dwie proste na płaszczyźnie, no one albo mogą się przecinać, albo być równoległe. Tutaj okaże się, za chwilę sprawdzimy, że one nie są równoległe, czyli mamy taką sytuację. No i teraz chcemy co? Chcemy znaleźć równanie tej płaszczyzny, która zawiera te dwie proste. To jak to zrobimy? No więc tak, najpierw sprawdzimy, że mamy do czynienia rzeczywiście z taką sytuacją, czyli że te proste się przecinają. Znajdziemy tutaj ten punkt przecięcia. No i co? Płaszczyzna jest wyznaczona przez trzy niewspółliniowe punkty, czyli tutaj musimy znaleźć jeden punkt na jednej prostej, jeszcze jeden punkt na tej prostej. Tak, i w ten sposób będziemy mieli dane dwa nieproporcjonalne wektory, które leżą na tej płaszczyźnie. No i teraz wiemy, że na przykład biorąc ich iloczyn wektorowy, otrzymamy wektor prostopadły do obu, czyli wektor prostopadły do tej płaszczyzny. A z kolei wiemy, że w takim równaniu ogólnym płaszczyzny te współczynniki mają interpretację współrzędnych wektora prostopadłego do tej płaszczyzny. No i potem, jak już, czyli znajdziemy sobie to równanie, wtedy znajdziemy ten współczynnik A, no a potem wiemy, czyli będziemy mieli kompletne równanie tutaj tej naszej płaszczyzny tutaj niżej, bez tego d, a następnie zastosujemy wzór na odległość dwóch płaszczyzn, czyli odległość dowolnego punktu na jednej płaszczyźnie od drugiej płaszczyzny. I wzór na tę odległość był podany w jednym z poprzednich filmów. Tu już będziemy mieli punkt, na przykład ten punkt możemy sobie wybrać, no i oczywiście to będzie to tak, że to będzie odległość tego punktu. No, musimy wystawić prostopadłą, no i to będzie odległość tych dwóch punktów. No, ale już nie będziemy wystawiać tej prostopadłej, to robiliśmy w poprzednim filmie, natomiast zastosujemy po prostu wzór na odległość tego punktu od tej płaszczyzny. Dobrze, więc zacznijmy od sprawdzenia, że rzeczywiście te dwie proste się przecinają, czyli co to znaczy? One się przecinają, to znaczy, że jest punkt x, y, z, który spełnia wszystkie te równania. Zobaczmy, ile tu mamy równań. Więc to tak, ta niebieska prosta, zapiszmy te równania w takiej postaci x minus 1 przez 2, to jest y minus 2 przez 3, to jest jedno równanie, a drugie jest powiedzmy x minus 1 przez 2 równe z minus 3 przez 4. To jest nasze dwa równania, prawda? Dwa równania w trzech wymiarach opisują nam jedną prostą na ogół. Drugi układ, tutaj mamy te dwa równania, czyli x minus 2 równa się y minus 3 przez 4 i powiedzmy x minus 2 przez 3 równa się z minus 4 przez 5. Dobrze, i teraz chcemy rozwiązać ten układ równań, prawda? Mamy cztery równania na trzy niewiadome. Może najpierw zacznijmy od tych dwóch, prawda? Czyli tak, zrobimy tak, to pomnożymy sobie przez 2, to przez 3, potem odejmiemy i dostaniemy y, mając y obliczymy x i tutaj podobnie obliczymy sobie z z tych dwóch, no a potem zobaczymy, że rzeczywiście x, y, z spełniają wszystkie te równania. Czyli co? Czyli to równanie mnożymy przez 2, może już teraz na biało, czyli tak, mam pierwszy, będę miał x minus 1 przez 2 mnożę, x minus 1 równa się, może napisać tak, 2 trzecie y minus 2. To jest to równanie. Teraz to równanie x minus 2 równa się 3 czwarte y minus 3. Okay? Odejmujemy stronami.
x-y nam znikają, tu mamy 1 po tej stronie, a tu mamy tak, 2 trzecie y, może minus 4 trzecie, tak napiszę, minus 3 czwarte y i będzie odejmuje, czyli plus 9 czwartych. Może, żeby się pozbyć tych ułamków, mnożę sobie wszystko przez 12 i mam tak, 12 równa się, tu co będzie 12, to jest 2 razy 12, to jest 8y, tu będzie 40, tu będzie 12, tak, czyli 16 minus 16, tu jest 3 czwarte, czyli będzie minus 9y i tu będzie plus 27, tak? Czyli co, minus 16 plus 27 to jest 11, przerzucę 11 na drugą stronę, to będę miał 1, a tu mam 8y minus 9y, czyli minus y. Aha, czyli mam tutaj y równe minus 1. Dobrze, skoro y jest równe minus 1, to znaczy, że tu mam co, y, no to tu może sobie, no dobrze, tutaj. Czyli to mam minus, tutaj to równanie mówi mi, że wtedy mam minus 1, minus 2, czyli minus 3, czyli minus 1 jest tu, czyli mam x minus 1 przez 2 równy minus 1, no to widać, że x musi być też minus 1, prawda? Jak x jest minus 1, to mam minus, dobrze, czyli x jest minus 1. No dobrze, jak x jest minus 1, no to ja mogę jeszcze z policzyć, prawda? Właściwie nie muszę już tych rozwiązywać. Jak x jest minus 1, to tu mam minus 1, czyli z jest, prawda? Tu mam minus 1, czyli minus 1 tu jest i tu ma być minus 1, czyli tu musi być minus, czyli z jest też minus 1. Czyli x równe y równe z równe minus 1. To jest ten punkt tutaj, to jest ten punkt przecięcie tych dwóch prostych. Sprawdźmy może jeszcze tutaj. Czyli tak, czy te wszystkie równania są spełnione wtedy. Czyli tak, jak x jest minus 1, to tu mam minus 1 to jest, tu mam minus 1 też i tu mam minus 1 i podobnie tutaj, prawda? Mam minus 1, czyli tu jest minus 1, potem mam minus 1, minus 3, minus 4 przez minus 4, tak. Czyli rzeczywiście ten punkt, te dwie proste przecinają się w tym punkcie. Dobrze, teraz musimy jeszcze znaleźć po jednym punkcie na każdej z tych prostych. Czyli na przykład, co, najłatwiej nam wziąć punkt 2, 3, 4 tutaj, prawda? Bo wtedy wszystko jest 0. Widać, że punkt 2, 3, 4 no, należy do tej prostej. Czyli ten punkt tutaj, o, ten punkt tutaj, to będzie punkt 2, 3, 4. No a ten punkt tutaj to 1, 2, 3, prawda? Podobnie jak x równe 1, y równe 2, z równe 3, widać, że taki punkt spełnia te równania, czyli ten punkt weźmiemy punkt 1, 2, 3. Dobrze, i teraz to, i teraz ten wektor tutaj, może nazwiemy go A, tak, to będzie ten wektor jego współrzędny, za chwilę policzymy, to będą różnice tych współrzędnych punktów, a ten wektor nazwiemy sobie B, czyli co, czyli B to jest wektor, może pionowo napiszę jego współrzędne. Czyli co to jest? 2 minus minus 1, czyli 3, potem jest 3 minus minus 1, czyli 4 i potem jest 4 minus minus 1, czyli 5. Tak? To jest B. No a wektor A to jest wektor, który ma współrzędne, no znowuż, podobnie, muszę odjąć, tak, czyli to łatwo się robi, to będzie, czyli dodaję po prostu 2, 3, 4. O! Czyli mam dwa wektory, teraz wezmę ich iloczyn wektorowy. O tym wszystkim było w poprzednich filmach, także jeżeli coś, co robię, nie jest dla Was jasne tutaj, to musicie obejrzeć poprzednie filmy z tego cyklu, gdzie była mowa o iloczynie wektorowym, a także o równaniu płaszczyzny i tego typu rzeczach. Czyli teraz tak, iloczyn wektorowy, czyli policzę A, może w tej kolejności A razy B, czyli napiszę jeszcze raz tutaj te wektory, 2, 3, 4 razy 3, 4, 5. Tak? Dobrze, i teraz liczę iloczyn wektorowy, liczę
liczę w pamięci, używam tego wzoru, o którym była już kiedyś mowa. Czyli tak, pierwsza współrzędna iloczynu wektorowego, no to jest tak, to razy to minus to razy to. Czyli to będzie tak, 3 razy 5, tak, minus 4 razy 4. Teraz druga współrzędna iloczynu wektorowego, no to będzie też tak, ale będzie to razy to, czyli 4 razy 3 minus, czyli to razy to minus to, 2 razy 5. I wreszcie trzecia współrzędna iloczynu wektorowego to jest 2 razy 4 minus 2 razy 4 minus 3 razy 3. No dobrze, czyli to jest to 15 minus 16 to jest minus 1. 4 4 razy 3 minus 2 razy 5 to jest 2. Tak? I 2 razy 4 i tu jest minus 8 minus 1. Dobrze, czyli mamy ten wektor normalny, czyli mogę już napisać równanie tej płaszczyzny, może to nazwę płaszczyzną, żeby już, czyli to nazwę płaszczyzną może P2. No to jest moja płaszczyzna P2 i teraz równanie płaszczyzny P2 to co, to jakie ono jest? To będzie minus x plus 2y minus z, no równe jakieś, tam już d jest użyte, równe d1. No teraz jeżeli chcemy znaleźć to d1, może już dla zupełności, no to co, mamy jeden punkt, który należy, mianowicie to był ten punkt minus 1, minus 1, minus 1, należy do tej płaszczyzny p2, wobec tego jego współrzędne muszą spełniać to równanie, czyli wstawiamy, czyli tak, wstawiamy tutaj minus 1, minus 1, minus 1, to wtedy nam da d1, czyli jest minus, minus 1 plus 2 razy minus 1 i minus, minus 1 to jest d1, czyli co to jest? 1 minus 2 plus 1, czyli 0. Aha, czyli ta płaszczyzna, ona przechodzi przez punkt 0, 0. Czyli równanie płaszczyzny P2 to jest minus x plus 2y minus z równe 0. Dobrze. Teraz, no dobrze, teraz musimy, czyli wektor normalny do płaszczyzny tej naszej, która zawierała te dwie proste, no to on ma współrzędne minus 1, 2 i minus 1. Natomiast wektor normalny, może go nazwę sobie V, to będzie wektor normalny do płaszczyzny tej naszej tutaj, czyli V, no w tą stronę albo w tą, tutaj o tym nie wiemy, to będzie A minus 2 i 1. I co, i teraz te wektory muszą być do siebie proporcjonalne, prawda? No bo te płaszczyzny są równoległe, czyli wektory prostopadłe do nich muszą być do siebie proporcjonalne. No to co, porównując widać, że także ten współczynnik, że V, prawda, one muszą być proporcjonalne, czyli co, ten to widać, że to jest minus 1 razy n, czyli V to jest minus 1 razy n, wobec tego A jest minus 1 razy minus 1, wobec tego A jest 1. Dobrze, zatem równanie naszej płaszczyzny jest x minus 2y plus z równe d. X minus 2y plus z to jest równe d. No dobrze, czyli mamy już wszystko. I teraz odległość tych dwóch równoległych płaszczyzn, jak obliczamy, no bierzemy jeden punkt na jednej z tych płaszczyzn dowolnej i liczymy odległość od drugiej płaszczyzny. Czyli my już mamy jeden punkt, na przykład ten punkt, minus 1, minus 1, minus 1. I teraz przypomnę odległość punktu od płaszczyzny. To co? Nazwę może to literką D. P od... Aha, P to było za płaszczyznę, może... Może inaczej. Może małe p od płaszczyzny p, tak? Może taki. Czyli przypomnę, czyli punkt p, on ma współrzędne x0, y0, z0.
Natomiast płaszczyzna P dana jest równaniem AX plus BY plus C Z równe D. Przy czym A, B i C naraz nie są 0, czyli A kwadrat plus B kwadrat plus C kwadrat większe od 0. I ten wzór był wyprowadzony w jednym z poprzednich filmów. Mianowicie, no, to jest tak, to jest AX0, czyli wstawiamy jakby do równania tej płaszczyzny współrzędne tego punktu X0, Y0, Z0, czyli AX0 plus B, Y0 plus C, Z0 minus D. No, jeżeli ten punkt akurat leży na płaszczyźnie P, to oczywiście mamy 0. Dzielimy przez pierwiastek z A kwadrat, czyli jakby dzielimy, gdyby ten wektor miał długość 1 normalny, to już wtedy by był. No i oczywiście bierzemy wartość bezwzględną. No dobrze, to u nas co? U nas nasz punkt x0, y0 to jest ten, punkt minus 1, minus 1, minus 1. Równanie płaszczyzny jest tutaj, czyli nasza ta odległość ma być co? Wiemy, że ta odległość jest równa pierwiastek z 6, czyli pierwiastek z 6 równa się wartość bezwzględna, a jest 1, x0 jest minus 1, czyli tak, napiszę 1 razy minus 1 wyraźnie, potem jest minus 2 razy minus 1 i plus 1 razy minus 1, z, prawda, to jest x0, y0, z0, minus d przez pierwiastek a kwadrat, czyli 1 do kwadratu plus minus 2 do kwadratu plus 1 do kwadratu, czyli to jest 6. Dobrze, a tu mam co? Czyli tu jest po prostu moduł minus d, czyli to samo co moduł przez pierwiastek z 6. Czyli moduł d przez pierwiastek z 6. No, zatem moduł d jest równy 6. Wobec tego wartość bezwzględna tego współczynnika d jest równa 6, prawda? I teraz jeszcze geometrycznie, prawda, jasne jest, że jak znamy odległość, prawda, jak to było? Ta płaszczyzna była zadana zupełnie, prawda, przez te dwie proste. I teraz nasza płaszczyzna o tym równaniu, wiedzieliśmy o niej, że ona ma odległość, jest w odległości pierwiastek z 6, ale oczywiście dwie są takie płaszczyzny, prawda? Jedna jest poniżej, a druga byłaby gdzieś tutaj powyżej, czyli oczywiście takie zadanie nie może nam wskazać jednego d. No dlaczego? Dlatego tutaj w tej treści było polecenie, żeby obliczyć moduł d, a nie d, no bo tylko moduł d z tej odległości można wyznaczyć, dlatego że właśnie są dwie płaszczyzny, które różnią się tą prawą stroną, bo one mają ten sam kierunek, znaczy jakby kierunek taki, ten sam wektor normalny, ten sam kierunek prostopadły, może tak powiedzmy, ten sam kierunek prostopadły, co ta płaszczyzna, no ale są względem niej przesunięte, prawda, do góry, do dołu o pierwiastek z 6. Czyli odpowiedź tutaj, że wartość bezwzględna tego d jest równa 6.